A teraz historia dwóch Szymonów z Ostrzeszowa, którzy kochają muzykę, ale kochają też pomagać innym. Gitara, którą jeden z nich wymalował gwiazdami, drugi natomiast tchnął w nią muzycznego ducha, powędrowała na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Została wylicytowana za 6227 zł. Ta kwota zasiliła konto Fundacji Jurka Owsiaka. Panowie z Ostrzeszowa nie poprzestali i stworzyli drugie wiosło, którego premiera będzie miała miejsce na zbliżającym się przystanku Woodstock. Podobizny których artystów znajdziemy na niej tym razem, o tym w materiale Tomasza Wojciechowskiego. Absolutnie fantastyczna rzecz, fantastyczna gitara, nie tylko dźwiękiem szyjąca, ale także artystyczna, bo pomalowana. Taka gitara pojawiła się u nas na 21. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i się zaczęło. Lepszej rekomendacji chyba nie trzeba. Sam Jurek Owsiak doskonale pamięta tego Fendera Telecastera, którego pomalował Szymon Chwalisz i któremu nadał muzyczne właściwości Szymon Marszałkowski. Dwóch pasjonatów muzyki z Ostrzeszowa na tej inicjatywie nie poprzestało. Zgłosił się do nich właściciel wylicytowanej na orkiestrowej aukcji gitary i podarował im następną. Warunek był jeden. Tak jak w przypadku Fendera Telecastera, miały się na niej znaleźć podobizny muzyków. To jest tak niewiele za tak wiele, bo ta moja praca jest w zasadzie jakimś tam małym kawałkiem tego, ile pieniędzy możemy zebrać i komu możemy pomóc. Wśród muzyków, którzy tym razem znajdą się na gitarze, jest dobrze Państwu znany Roman Lechowicz lub, jak kto woli, piękny Roman z legendarnej ostrowskiej grupy Big Cyc. No powiem Ci, że byłem pod wielkim wrażeniem z tego względu, że mówię, kurczę, ale mnie chyba zaszczyt jakiś spotkał, mówię, bo nie sądziłem, że mogę w ogóle gdzieś być umieszczony na jakimś, nie wiem, no, portrecie, kurczę, no, na jakimś wielkim billboardzie, chociaż billboardy gdzieś tam jakieś są nasze, ale jakby tak, taki singlowi osoby po prostu i no, strasznie jestem z tego zadowolony. Są też inne gwiazdy, nie tylko z rodzimej sceny. Na gitarze Szymon Chwalisz namalował podobizny Piotra Dzikiego Hancewicza z reaktywowanego zespołu Mech, Konrada Wojdy z Farben Leire, Pawła Draka Grzegorczyka, założyciela transzowej kapeli Hunter oraz dwie zagraniczne gwiazdy, Jacoba Hemphila z zespołu Soja oraz Scotta i Jana z legendarnej grupy Anthrax. Opowiem wam przypowiastkę o dwóch Szymonach. Uwaga, tańcowały dwa Szymony, jeden blondyn, drugi rudy. Jak ten blondyn zaczął krążyć, to ten rudy poszedł do domu, bo się zmęczył. Jest to, słuchajcie, opowieść o naprawdę wspaniałym projekcie, który został wymyślony i jest tworzony przez Szymona Chwalisza i Szymona Marszałkowskiego przy patronacie Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cieszymy się, że Jurek się w to zaangażował, że mamy pełne jego wsparcie, no i co mi pozostaje powiedzieć, czekamy na Woodstock i czekamy, jak ta gitara zagra. Bardzo nas ucieszyło to, że poza autografami na gitarze będą właśnie muzycy na niej grali. Czasu pozostało niewiele, bo przystanek Woodstock już wkrótce. Co trzeba zrobić, żeby tchnąć w tą gitarę takiego ducha muzycznego? Znaczy ducha muzycznego to zawsze, że tak powiem, duch muzyczny jest zawsze z muzykiem, więc on wydobywa z niego, z instrumentu dźwięki. Natomiast no, ja tu od strony technicznej, no, tak jak widać, gitara jest, można powiedzieć, goła, więc muszę wszystko zamontować od przetworników po struny i różne inne rzeczy, żeby ona, że tak powiem, żeby ten muzyk, który na niej będzie grał, tchnął w nią to życie muzyczne i tchnął w nią coś specjalnego. Czołowi polscy artyści, czołowi polscy gitarzyści znaleźli się na drugiej gitarze Fender Telecaster, robione w Ostrzeszowie przez absolutnych artystów. Oglądałem, widziałem, bardzo mi się to podoba. Zapraszam, abyśmy zwrócili na to uwagę. Zapraszam całą ekipę z Ostrzeszowa, aby na przystanku Woodstock zbierała podpisy, aby miała możliwość, bo zrobiłem wszystko, aby taką możliwość miała, żeby artyści z całego świata złożyli podpisy na wiośle, które będzie kolejnym wiosłem do licytacji. Gitara, na której zagrają podczas tego przystanku artyści, trafi w styczniu 2014 roku na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Patronem medialnym tego szalonego i zwariowanego w pozytywnym znaczeniu tego słowa pomysłu jest telewizja ProArt oraz portal wlkp24.info.